Paryż. Oskarżycielskie oko prawa nawet w niewinnym widzi winnego. Czyżby szukali go wśród nas? Te panie mogły co najwyżej złamać komuś serce. Wygląda podejrzanie. Jego kumpel też. Uosobienie niewinności. Stawiam na niego. Chyba miałem rację. Podobne sceny nie są rzadkością w dzisiejszym Paryżu. Nadal jest tu radośnie i elegancko, ale pod fasadą wesołości wrą polityczne niepokoje. Przepraszam, że czekałeś. Miło jest czekać na ciebie. Myślałam, że cię aresztowali. Urocze. Co się stało? Nie wiem. Nie wiesz? A powinienem? Simon Templer czegoś nie wie? Święty. W roli głównej Roger Moore. Arcydzieło. Bugrenet Grio, import oliwek i daktyli. Paryż, Algier. Dzień dobry, panie Bugrenet. Dzień dobry. Witamy w domu. Jest? Dzień dobry, André. Jak było w Berlinie? Spore zamówienia od Stadermana i Kleinera. Świetnie. Co nowego? Nic. Poza tym, że Simon Templer jest w Paryżu. Juliet opowiadała ci o nim. Zjesz z nami kolację? Nie dziś. Jestem zmęczony, a muszę przejrzeć papiery. Kleiner buduje duży supermarket w amerykańskim stylu. Przepraszam, gość do pana. Kto? Nie chciał powiedzieć. Przepraszam. Pogadamy później. Nie ma go. Był tu przed sekundą. Nie szkodzi. Czekam na przyjaciela. Major Quintana, niespodzianka? Miałem czekać w Algierze bez końca? Nie, ale ta sprawa wymaga czasu. Normalnie zatrudniłbym cię najwyżej do czyszczenia mi butów, ale niezwłocznie potrzebowałem agentów. Powierzyłem ci więc obligacje, które okaziciel może z łatwością zamienić na gotówkę. Nie chcesz chyba powiedzieć... Chcę powiedzieć, że jesteś nieudolny i chyba kradniesz. To niesprawiedliwe. Doprawdy? Dobrze to wiesz. Mam człowieka w Londynie, w Rzymie, w Nowym Jorku. Każdy z nich przysłał 300 tysięcy dolarów. Ty 20. Dlaczego? Posłuchaj... Wie pan, majorze, nie mów mi tego, co wiem. Przykro, że nie dbasz o Algierię, tylko o siebie. Najdalej pojutrze przyślą mi z Berlina 200 tysięcy dolarów. Nie ma powodu do niepokoju. Nigdy się nie niepokoję, panie Bugrenet. Pieniądze przyjdą w ciągu 2 dni. Mam nadzieję.
Potrafimy radzić sobie ze zdrajcami. Air France, proszę o miejsce do Buenos Aires jeszcze przed północą. To dla nas bez różnicy. Podaj adres. 53 Rue Saint-Sulpice 53. Przyjacielu życzył mi swojego studia. Cudo, musicie je zobaczyć. O której? Koło 6? Zgoda. Do zobaczenia. Dzień dobry. Źle wyglądasz. Jestem zmęczona podróżą. Zostawiam was. Będę zajęta po południu. Wieczorem u Simona. Do widzenia. Dbaj o siebie. Postaram się. Podpisz. To berlińskie wydatki. Tylko 500 franków? Stadermann postawił kolację, Kleiner obiad. Jesteś oszczędny. Mam jeszcze parę wizyt. Mogę nie zdążyć wrócić. Zatem do jutra rana. Dobrze się wyśpij. Dziękuję. $350, $400, $500 tysięcy. Dziękuję. Duże zamówienie. I zniżka przy płatności gotówką. Będę jeszcze potrzebna? Nie, dziękuję. Pan Griot? Tak. W wieczornej poczcie dostaliśmy do realizacji czek na 2000 franków. Po wypłacie 500 tysięcy przez pana Burgeneta na rachunku powstał debet w wysokości 210 franków. Nie rozumiem, czek pana Burgeneta opiewał na 500 franków. Nie, proszę pana, 500 tysięcy franków. 500 tysięcy? Jest pan pewien, że nie ma pomyłki? Nie, mam czek przed sobą. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję, Marie. Jest pan Bugrenet? Nie, proszę pana. Odzywał się? Dzwonił? Nie. Kiedy go ostatnio widziałaś? Na obiedzie. Często je w domu? Trudno o dietę w restauracji. A po obiedzie? Chyba wrócił do biura. Czy coś się stało? Nie. Poczekam na niego. Proszę się rozgościć. Dziękuję.
Proszę. Dziękuję. 100 lat. W szczęściu. Co w pracy? Nic nowego. Projektowanie mody w Paryżu to mordercza walka. Ale lubisz to. Rano tak. A pod koniec dnia mam ochotę rzucić się z wieży Eiffla. Dlaczego Andrzej się spóźnia? I już po 7. Życzy pan sobie czegoś jeszcze? Nie, idź do domu. Dobranoc. Mary, gdy pan Bougrenet przyszedł na obiad, miał ze sobą teczkę? Teczkę? Są w niej potrzebne mi dokumenty. Nie wiem. Chyba tak. A zabrał ją wychodząc? Nie zauważyłam. Czy coś się stało? Pobrał z naszego konta 500 tysięcy franków. 500 tysięcy? Po co? Też chciałbym wiedzieć. Nie sądzi pan chyba, że... Musiał mieć jakiś powód. Idź już, Mary. Dobranoc. Nie możesz być pewien, że Bougrenet jest zdrajcą. Nie masz dowodu. Dowód trzeba znaleźć. Mam przeczucie i doświadczenie z ludźmi. Algieria go nic nie obchodzi. Nie spodziewałem się pana. Nigdy się mnie nie spodziewasz. A ja zawsze przeczuwam zdradę. Zdradę? Powiedziałem panu, płatność w ciągu 48 godzin. Zwalniam cię, Bougrenet. Ale dlaczego? Niewiniątko. Jak dziecko. Czuję się dotknięty. Słyszałeś? Dotknięty. Sprzedawca oliwek. Dotknięty? Ty, który bogacisz się kosztem mojego kraju? Dotknięty? Ty, dla którego Francja jest zwiędłą starowiną, czujesz się dotknięty?
Nie wiem, o co panu chodzi. Sprzedałem obligacje. A gdzie pieniądze? Mówiłem już. Nie wierzę ci. Czemu? Co takiego zrobiłem? Nic. W tym problem. Nic nie robisz. Z wygodnego mieszkanka wędrujesz do swojej bogatej firmy, a po drodze cieszysz się, że pracujesz dla nas. Pracujesz tylko dla siebie. Potrzebujemy oddanych ludzi i myśleliśmy, że taki jesteś. A ty co? Martwi cię tylko własna niestrawność. Szkoda gadania. Oddaj resztę obligacji i różnicę w gotówce. Niech będzie. Masz obligacje? Tak, w teczce, w biurku. No i? Zniknęły. Były tu. Ktoś się włamał, okradł mnie. Były tu, przysięgam. Bugrené, to niebezpieczna zabawa. Mam pieniądze. Pół miliona franków, weź je. To tylko 100 tysięcy dolarów, a reszta? Oddam, przysięgam. Z panem Bugrenetem, proszę. To ja. Dzwonię z Air France. Air France? Lot do Buenos Aires będzie opóźniony o godzinę. Dziękuję. Buenos Aires? Tak, jadę w interesach. Prevo. Potem, co André dla niego zrobił, Jean odpłaca kradzieżą. Jesteś pewien, że zmienił zapis na czeku? Podpisałem 500 franków, które Jean przerobił na 500 tysięcy. Dlatego zabrałeś teczkę. Myślałem, że jest w niej gotówka pobrana z banku. Obligacje. Pół miliona dolarów. Skąd je ma? I po co mu one? Spytajmy go. Nie możemy. To znaczy? Telefon nie odpowiada. Dzwoniłem i w nocy, i rano. Na pewno wyjechał. Rozumiecie, że André popełnił przestępstwo? Zabrał swoją własność. Wynoszenie rzeczy z cudzego mieszkania jest wbrew prawu. Co mam zrobić? Najpierw odnieść obligacje do mieszkania Jeana. Co tu robi policja? Zgłosił utratę obligacji. Wejdziemy do środka? Ja? Tak, wy nie. Jedźcie do mnie i tam zaczekajcie. Madame, this
André Griot był jego wspólnikiem i przyjacielem. On nie mógł tego zrobić. Jak długo tu był? Przyszedł przed 6 i został, gdy wychodziłam. Mówi pani, że był poruszony? Ale nie rozgniewany. Mówił, że pan Bugrenet wziął z banku 500 tysięcy franków. Griot chciał je zabrać? Tego nie wiem. Na razie tyle. A co pan tu robi? Witam. Miło panów widzieć. Co pan tu robi? Przechadzałem się, spostrzegłem samochody policji. Pomyślałem, że panowie pełnią służbę i że odświeżymy starą przyjaźń. Przechadzał się pan? Po Paryżu przechadzają się tysiące ludzi. Francja jest wolnym krajem. Widzę, że Bugrenet rozstał się z tym światem. Znał go pan? Nie. Jak to się stało? Ugodzony nożem. Podejrzewacie André Griota? Skąd pan wie? Mówiliście o tym ze służącą. Zna pan Griota? Jest moim przyjacielem. Odciski palców na nożu i szklance różnią się od odcisków Denata. Jeśli to odciski Griota, jest coś jeszcze. Co? 500 tysięcy franków, które Bugrenet miał przy sobie w chwili śmierci. Gdzie one są? Ma je Griot. To byłoby wam na rękę. Słuchaj, Templer, jeśli ukrywasz coś, co dotyczy tej sprawy, zawsze współpracuję z policją. Wpadłem się tylko przywitać. A teraz żegnam panów. Jean nie żyje? Pchnięty nożem do papieru. Nie mogę w to uwierzyć. A ty jesteś głównym podejrzanym. Musisz iść na policję i wszystko wyjaśnić. Lepiej uważaj. To znaczy? Wiedziałeś, że Jean wziął 500 000 franków z konta firmy. Kasjer to potwierdzi. Jako ostatni byłeś w jego mieszkaniu. Wspomniałeś służącej o pieniądzach. Ona powiedziała policji, że byłeś poruszony, choć nie rozgniewany, ale to niewiele zmienia. Muszę zaryzykować. Niby tak. Co ma zrobić? Niewinnego stać zwykle na powiedzenie prawdy, ale szuka cię ktoś bardziej niebezpieczny niż inspektor. Kto? Ktoś, kto mnie śledził. Kto cię śledził? Ktoś, kto chce zabrać obligacje. Lepiej zostań w domu. Znajdą mnie wcześniej czy później. Im później, tym lepiej. Chodźmy, Juliet. Dokąd? Do przyjaciela, po radę. Dziesięć minut, dobrze? Jak wszystko, co robisz, drogi chłopcze, bez zarzutu. To znaczy? Druk, papier, farba, arcydzieło. Nie zamierzam ich użyć. Naturalnie, że nie. Mówię poważnie. Mam uwierzyć, że mój rozrabiaka wyporządnił? Należą do przyjaciela. Szczęściarz. Tylko spec rozpozna, że są fałszywe. Pani nie dałaby się zmylić. Pomyliłam się w życiu tylko raz. Wyszłam za mojego męża. Współczuję. Jeden, jedyny człowiek podrabiał tak dobrze. Kto? Polak. Władek Urywicki. Król fałszerzy. To jego dzieło?
Nie. Ale przecież są ze stycznia tego roku. U Rywickiego zabito w Algierze 10 miesięcy temu. Powiedziałem wszystko, co wiem. Odwiedziłem Merle Fon, by obejrzeć sztych, który chciałam mu sprzedać. Spotkanie w interesach? Dał panu słowo. Słowo pana Templera nie zawsze jest ostatnim słowem. Zna go pan? Nie. Rozpozna go? Jak go złapiecie? Cicho, proszę, nie krzycz, młodzieńcze. Rzecz w tym, że ten człowiek bronił się przed zbirem. Dokąd zmierza Francja? Nie pani ratuje Francję. Będzie lepiej, jeśli pomożemy. Niepoprawny łowca przygód chce pomagać. W tej sytuacji tak. W tej sytuacji idę do domu. Wolę towarzystwo mojego kota. Nie zapomni pan wpaść na lampkę koniaku? Na pewno. Widzisz dobre maniery? Otwórz drzwi. Dziękuję, młodzieńcze. Czosnek. Przynajmniej pachnie jak Francuz. Zmiotłaby wrogów rewolucji w pojedynkę. Bez wątpienia. Jest pan wolny, Templer. Mam wrażenie, że napaść na pana miała związek z zabójstwem Bugreneta. Ale to nie powód do zatrzymania. Słusznie. Jest pan przekonany o winie Griota? Wspólnik przywłaszcza sobie 500 000 franków. Griot zabija. Racjonalny motyw. Myślę, że to nie wszystko. Co pan wie o Bugrenecie? Niewiele. Przyjechał do Paryża jako 18-latek. Urodził się w Algierze. W Algierze? To istotne? Czasy są niespokojne. Związki z polityką? Może. Po co szukać ukrytego motywu, skoro istnieje oczywisty? Griot zabił. Zamierzam go znaleźć. Powodzenia. Miała rację. Podejrzewam, że Templer wie, gdzie jest Griot. Przekonajmy się. Templer nadal ma obligacje? Tak. W aucie czekała dziewczyna, której podał teczkę. Gdy zjawił się żandarm, uciekłeś. A co miał robić? Dać się złapać? Głupota i niedołęstwo na każdym kroku. Nie należało ufać Bugrenetowi. Musiałem znaleźć agentów szybko. Gdyby policja wiedziała, że jestem w Paryżu, przeczesaliby każdy dom. Znajomi Bugreneta zapewniali, że on nam sprzyja. Rolą przywódcy jest wybrać niezawodnych ludzi. Urywicki. Bugrene nam nie zaszkodzi. On nie. Obligacje, tak. Powiem wam coś. Nie pracuję dla sławy Francji czy Algierii. Pracuję dla pieniędzy. To wiemy.
Do walki trzeba ludzi, broni i amunicji. Zrobiłem wam obligacje, moje najlepsze dzieło. Ale w Paryżu są specy, którzy znają moją robotę. Jesteś bezpieczny. Historyjka o śmierci nie wystarczy. Policja nie jest głupia. Nie żyjesz, nikt cię nie szuka. Znawca od razu rozpozna obraz Velázqueza czy Rembrandta. Znawca podróbek od razu rozpozna robotę Urywickiego. Jak znajdą obligacje, w ciągu doby wyślą za mną list gończy. Uspokój się. Po co szarpać nerwy? Złapiemy Templera i koniec. Jechałaś za nim do Saint-Claude? Mam dokładny adres. Wszystko zaczyna pasować. Algier, oliwki, obligacje. Zabójstwo Jeana. Często jeździł do Algieru? Kilka razy w roku. Na długo? Tydzień, 10 dni. Mógł być członkiem OAS albo FLN? Nie sądzę, chyba nie. Rozmawialiście o polityce? O niczym nie rozmawialiśmy. Byliśmy wspólnikami, a nie przyjaciółmi. Może był agentem. Paryski biznesmen, często odwiedzający Algier. Może sprzedawał obligacje. Jean? Agentem? Wykluczone. Otwieraj, Templer. Wiemy, że tam jesteś. Chwileczkę. Uciekaj przez okno w sypialni. To bez sensu. Nie mam nic do ukrycia. Może i racja. Wiedziałem, że go tu znajdziemy. André Grillo? Tak. Nie tylko pan go zna, ale i ukrywa wbrew prawu. Nieprawda, sam chciałem oddać się w ręce policji. On nie zabił, udowodnij to. Oby. Jest pan aresztowany. A ty, Templer, będziesz pod nadzorem sierżanta do końca pobytu w Paryżu. Nie spuszczaj go z oczu. Tak jest. Idziemy, Grillo. Nie martw się. Dzięki, Simon. Będziemy nierozłączni, czyż nie tak, sierżancie? Tak. Powinniśmy więc być dla siebie mili. Racja. André jest niewinny. Udowodnię to. Jak? Wieczorem organizujemy zabawę. Będzie pan honorowym gościem. Pan mi schlebia. Włoży pan kostium? Nie. Kostium? Na balu przebierańców nosi się kostiumy. Dobrze się pani bawi, Mère Lafon? Świetnie. Mamy butelkę brandy tylko dla pani. Sierżancie, nudzi się pan? Tak. Proszę. Dobrze panu zrobi. Jestem na służbie. Przecież nigdzie nie idę, więc może się pan bawić. Dziękuję bardzo, pan szczodry. Chcę pana ugościć. Nie swoją mi bez kostiumu. Niech pan udaje prywatnego detektywa. Znowu pan ze mnie pi. A jak zechce ze mną rozmawiać? Uśmiechniesz się i uciekniesz. Szkoda, że nie ma tu inspektora. Jest w domu. I nic nie robi? Nie mam pojęcia, co robi. Anet, pozwól, że przedstawię ci sierżanta Luduka.
Tego, o którym mówiłeś? Tak. Witam panią. Uroczy. Już się zakochałam. Bawcie się dobrze. Chodźmy potańczyć. Idźcie potańczyć. Panie Templer. Znakomicie. Póki nie otworzę ust. Świetnie wyglądasz. Zajął się ktoś sierżantem? Anet. Ale wpadł. Będziesz mnie krył? Dla André i Juliet mogę udawać nawet prezydenta de Gaulle'a. Nie lubisz tańczyć, żabko? Lubię, ale nie teraz. Zadbajcie, żeby sierżant pił dużo szampana. Jesteś tam, Templer? Wchodzę. Przepraszam. Widzisz? Mówiłam. Śpiesz się ze mną. Już mnie nie ma. Powodzenia. Nie martw się. Tego nie obiecam. Chodźmy. Przepraszam, panie Templer, nie chciałem przeszkadzać. Wybaczamy panu. Prawda, Simon? Chodź, żabko, do Anet. Twist! Może i inni agenci są zdrajcami. Dość tego, Urywicki. Bugrenet to pomyłka, ale zajęliśmy się nim. Z wczorajszą przesyłką z Rzymu mamy... 1 700 000 dolarów. I 500 000 franków. Co to jest? Jak odejmiesz stracone obligacje, czyli milion, nie starczy na cygara. Pełne pudełko jest w holu. Dziękuję. Wróćmy do Templera. Złapiemy go. Oby. Jak obligacje wpadną w niepowołane ręce, wszystko jest pod kontrolą. W środku lepiej słychać. Pan Templer ułatwił nam pracę i przyszedł z własnej woli. Dobry wieczór, Templer. Dobry wieczór. Mówcie mi, Simon, jak w rodzinie. Mogę? Zaczekaj. Posłuchajmy, co chce nam powiedzieć. Sporo pracy.
Władek Urywicki z Warszawy, choć nie tylko. Pozbądźmy się go. Władek, dochodzeniówka nie wierzy, że cię kropnęli w Algierze. Daj mi broń. Strzelę, jak będzie trzeba. Przed strzelaniną pomówmy o obligacjach. Gdzie one są? W bezpiecznym miejscu. Wiem o tym szwindlu nie mniej niż wy. Pozwolisz mu upaplać? Zamknij się. Proszę mówić. Zatrudniłeś Władka jako fałszerza. W Algierze poznałeś Bugreneta i złożyłeś mu propozycję. Ale on nie był wielkim idealistą, prawda? Znaczące fakty przyznaję. Stoją przede mną dwaj mordercy i fałszerz. Co mam z tym zrobić? Nie masz wyboru. Żadnego. Mam. Możesz użyć pukawki. Z tej odległości przy odrobinie szczęścia pewnie trafisz. A szkoda. Czemu? Przyjaciele spodziewają się mnie przed północą. A jak nie przyjdziesz, mają adres i obligacje. Udadzą się z tym do paryskiej policji. Stary, dobry blef. Fakt, ale przyznacie, że to ja rozdaję karty. Pytanie, czy wchodzicie do gry? Co proponujesz? Ja wezmę 500 tysięcy franków, a wy obligacje. Jak dokonamy wymiany? Zatelefonuję. Do kogo? Do siostry André Griota. Ona ma papiery. Przywiezie je tutaj? Za 20 minut. Pod dwoma warunkami. Jakimi? Ty i Prevot podpiszecie oświadczenie, że André nie zabił Bugreneta. Żartujesz? Nie wykorzystasz go, póki nie opuścimy Francji? Brzmi rozsądnie. A drugi warunek? Dasz słowo honoru, że Juliet i ja wyjdziemy stąd bez szwanku. Panowie, Templer rozdał karty. W nocy jedziemy do Algieru. Ostrzegam cię, Templer. Jedno fałszywe słowo. Ty masz broń. Jedno słowo. Juliet, tu Simon. Posłuchaj uważnie. Upiłeś się, Templer? Jestem u majora Quintany. Jest gotów zrobić z nami interes. O czym ty mówisz? My zapominamy, że Urywicki żyje, o obligacjach i o tym, że Prevot zabił Bugreneta. On da pieniądze, a ty obligacje. Potrzebna ci pomoc? Tak, skarbie. I to jak najszybciej. Trzymają cię pod bronią? Tak. Dokąd przyjechać? Miałaś rację. Liège 78, Saint-Claude. Duża willa po prawej. Tak, skarbie, jak najszybciej. Pa. No i? Za 20 minut. Mamy czas na oświadczenie. Świetny z pana gospodarzy, jak pan to robi? Przepraszam, nic nie szkodzi pani. Dziękuję, majorze. To wystarczy. Juliet jest punktualna. Otwórzcie. Dwóch na jedną kruchą pannę? Oby to była panna. Nie ufasz mi? Nie. I wzajemnie.
Templer, chcę z tobą pogadać. Co cię obchodzi, Simon, skoro ja tu jestem? Daj spokój. Pocałuj mnie, żabko. Aresztuję cię za zdrożne zachowanie. Z tobą zdrożne zachowanie jest niemożliwe. Templer, unikasz mnie przez cały wieczór. Co za podejrzliwa natura. Zostało jeszcze trochę szampana? Cisza. Miła niespodzianka, inspektorze. Templer, aresztuje pana za włamanie, wymuszenie, napaść i kradzież. Co? Wracam, jak pan wie, z domu majora Quintany. Oni Prevo podpisali oświadczenie, że zabili Bugreneta. Gratulacje, wspaniała nowina. Urywicki złapany z fałszywymi obligacjami. Coraz lepiej. Nie mam ochoty na żarty. To pan telefonował z domu Quintany. Ja? Telefony lubią płatać figle. Ktoś się podszył. Zaprzecza pan? Inspektorze, byłem tu cały wieczór. Proszę spytać sierżanta. To prawda? Tak, był tu. Cały wieczór. Proszę spytać przyjaciół. Tak. A mój brat? Zwolnimy go za godzinę. Szampana, inspektorze? Schwytał pan zabójców i króla fałszerzy. Jest co uczcić. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerco. Tekst Ewa Schiller. Czytał Jacek Brzostyński.